Czy zawsze jesteś szczery względem siebie? Szczerość względem siebie, a kochanie siebie. Kochani, tak naprawdę wszyscy doskonale wiemy i jakby rozumiemy i nie trzeba tu dużo tłumaczyć. Trzeba być szczerym, prawda? Tak nas uczą od dziecka. Tak staramy się postępować, a kiedy zdarzy nam się nie być szczeremu, czyli coś zataić względem kogoś, to mamy takie wyrzuty sumienia, jest nam z tym niedobrze i jakby czujemy się w jakiś sposób winni. Ale jak to wygląda w stosunku do siebie? Jeżeli nie jesteśmy względem siebie szczerzy, co dzieje się wtedy, kiedy zaczynamy tak naprawdę zadowalać innych ludzi, kiedy bardziej dobro innych ludzi jest dla nas ważne niż nasze własne, kiedy potrafimy skłamać, aby sprawić komuś przyjemność, kiedy tak naprawdę tkwimy w czymś, na przykład w przyjaźni, w miłości, która nie jest dla nas dobra, bo nie potrafimy tego kogoś opuścić, bo martwimy się o niego. Kiedy tak naprawdę jesteśmy niezadowoleni z tego, jak traktuje nasz szef, ale nie możemy mu tego powiedzieć, bo nie chcemy stracić pracy. Kiedy nie podoba nam się, co mówi przyjaciółka, nie popieramy tego, co mówi, a jednak nie mówimy jej o tym, bo nie chcemy stracić przyjaciółki. Kiedy chcielibyśmy się wkurzyć i powiedzieć komuś, żeby spadał, a uśmiechniemy się grzecznie i po prostu spuścimy wzrok. To są wszystko momenty, kiedy tak naprawdę okazujemy sobie brak miłości. Brak miłości, czyli brak szczerości. Ponieważ jeżeli tak naprawdę kogoś kochasz, jesteś względem niego szczery. Jeżeli, zauważcie sami, jeżeli nie jesteście szczerzy względem siebie, to nie kochacie siebie. I tak naprawdę te osoby, z którymi przebywacie, nie znają was tak naprawdę w pełni. Bo oczywiście, dlaczego nie jesteśmy szczerzy? Czasami nie jesteśmy szczerzy, bo nie chcemy, żeby ktoś poznał nas takim, jakim jesteśmy, bo wbiliśmy sobie do głowy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Wbiliśmy sobie do głowy, że nie zasługujemy. Wbiliśmy sobie do głowy, że coś z nami jest nie tak, że ktoś mógłby nas ocenić, przekreślić, odrzucić, porzucić, oczernić. I kiedy przychodzi taki moment, kiedy trzeba zaufać sobie, że wszystko we mnie jest właściwe, wszystko we mnie jest cudowne i że mam prawo, żeby przejawiać się tak, jaki jestem, że mam prawo być tym, kim jestem, że mam prawo być szczęśliwa, że mam prawo kochać, mam prawo być kochana, że mam prawo wszystko, 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 co mi służy, to tak naprawdę wtedy ciężko jest słuchać tego swojego zaufania, kiedy idziemy sobie do pracy, w której wiemy, że jesteśmy nieszczęśliwi i słyszymy cały czas w sobie: rzuć tą pracę, to nie jest dla ciebie. Pamiętasz? Chciałaś kiedyś robić fotografię, czemu tego nie robisz? No i oczywiście słyszymy to, słyszymy, prawda? Ale zagłuszamy ten głos, zagłuszamy, żeby tylko nie usłyszeć. Nasza dusza woła nas wyraźnie do rzeczy, które nam nie służą. Nasza dusza wyraźnie nam mówi, że niektóre rzeczy trzeba porzucić. Być może relacja, która jest toksyczna, być może relacja, w której miłości już nie ma. Być może słyszymy o tym, że czas już właśnie zmienić pracę. Być może po prostu czas stać się bardziej asertywnym, czyli wyrażać bardziej swoje zdanie, wyrażać bardziej, co mi się podoba, co mi się nie podoba, wyjść jakby z tych kajdanów takiej niewoli społecznej. W każdym bądź razie my to słyszymy. Ale w momencie, kiedy to zagłuszamy, to ten głos staje się coraz bardziej cichy i cichy i ego przysłania nam coraz bardziej to, że mamy rację, że nie można. Ego to nie jest tylko rozbuchane, to co my chcemy. Ego to jest również lęk. Ego to jest również niskie poczucie wartości. Czyli ego to jest zbiór wszelkich myśli, które my tu w głowie nosimy i które są tak czy inaczej nieprawdą. Nasza prawda o nas mieszka w nas, w naszej duszy, w naszym sercu. Nie da się dojść przez ego do duszy. A więc tak naprawdę, żeby odkryć, kim jesteśmy, musimy odważyć się być sobą. Musimy odważyć się kochać siebie zawsze. Nawet jeżeli na początku wyda nam się, że jesteśmy może dziwni, bo czasami nie chcemy mówić innym ludziom o nas, bo mogą uznać, że są dziwni, bo nie wiem, sposób, w jaki widzimy świat, zupełnie odbiega od sposobu, jak oni widzą świat, a my nie chcielibyśmy być przez nich uznani za dziwnych. Ale czemu? Być może to oni są dziwni, a ty jesteś okej. Nie patrzcie nigdy tak, nie oceniajcie innych ludzi. Patrzcie w ten sposób, że każdy z nas jest cudem. I każdy z nas ma swoją rzeczywistość. I każdy z nas ma prawo przejawiać się w taki sposób, w jaki jest szczęśliwy. Każdy z nas ma prawo robić to, co chce. I nikt z nas nie jest zobligowany do tego, aby trwać w relacjach, które są toksyczne i nie służą. Nikt z nas nie jest zobligowany do tego, aby kochać innych bardziej niż siebie. Aby usługiwać innym. Aby sprawiać przyjemność innym, aby ratować innych. Zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o takie zaufanie do siebie, o kochanie siebie, bycie szczerym względem siebie, to w tym momencie też powiem o takim programie ratownika i ofiary.
Zobaczcie, czasami jest tak, że myślimy sobie, że musimy być przy kimś, żeby go ratować. Ale prawda jest też taka, że to jest tak jakby uznać, że jestem od niego lepszy, bo muszę go ratować. Zobaczcie, każdy z nas ma swoje własne życie. Każdy z nas ma własny rozsądek i każdy z nas ma własną drogę do odkrycia siebie. I im szybciej my to zrozumiemy jako istoty, tym szybciej będziemy szczęśliwi, tym szybciej odkryjemy tego Boga w nas. Bo kochani, to co mówi w nas, to co w nas mówi i woła, to jest dusza. To przez duszę przejawia się cząstka Boga w nas. Większość Polaków tak jest katolikami i słuchamy tego, kochaj, żeby kochać przede wszystkim na początku Boga. A czy my kochamy Boga w sobie? Czy my odnajdujemy tego Boga w sobie? Czy o wiele łatwiej nam jest szukać bogów na zewnątrz? I to nie tylko bogów w postaci ludzi, ale bogów w postaci uzależnień, nawyków, rozrywek. Ponieważ tak naprawdę nie umiemy być szczerzy względem siebie do końca, a więc zapychamy tą pustą przestrzeń czymś, żeby tylko zabić swój czas i nie słyszeć tego wołania duszy, ale dusza i tak Cię przywoła. A więc lepiej tak naprawdę zacząć Cię słuchać teraz, niż obić się o jakieś naprawdę wielkie nieszczęście i wtedy do tego dojść, bo każdy z nas słyszy ten głos. Wy to wiecie, w ogóle ten film wiecie, że słyszycie ten głos, który do Was woła. To może już czas zacząć słuchać. Może już czas zacząć słuchać siebie i przysłuchiwać siebie, co tam dusza od nas chce. Czas zacząć słuchać siebie i być względem siebie zawsze szczeremu i podążać zawsze za swoim głosem. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru.